Musisz zabawiać z nami gości pod nieobecność Poli. Bo ona pójdzie pomóc tacie przy kolacji z panem, który chyba jeszcze w życiu się nie śmiał. Mogę spróbować, chociaż to wielkie wydarzenie. Mamy tylu gości na liście, że aż strona się zawiesiła. I szczerze mówiąc, trochę się martwię, że nie wystarczy nam lodów. Jak możesz opuszczać najlepszą imprezę basenową na świecie? Wiadomość od taty. Córeczko, dołącz do nas. Opowiedzmy panu Manyweatherowi, jak spędzamy nasz rodzinny czas. Łatwizna. Ja szybko pomogę tacie, a wy zajmijcie się pierwszymi gośćmi. Nie będzie tak źle. Witajcie, kochani! Zajmie mi to dosłownie sekundkę. Pomogę tacie, a wy zabierzcie gości do środka. Poli, najpierw trzeba ich zmniejszyć. Racja. Uwaga! Chodźcie za mną! Niedługo dotrzecie na kosmiczną imprezę, która odbywa się na Marsie. Nie widzę! Wiem, to troszkę straszne, ale uwierz mi, bezpieczniejsze i stylowe i ciemniejsze. Ciemno jest. Astronauci, złapcie się za ręce i przygotujcie się na podróż w kosmos! Zamknijcie oczy i zażyczcie sobie najbardziej nieziemsko-odlotowej imprezy. Podróż w kosmos! Mini-moch! Za mną! Nie otwierajcie oczu, żeby nie zepsuć niespodzianki. Okej, otwórzcie oczy. Skakujcie, huśtajcie się, nurkujcie. Albo zejdźcie po drabince w spokojnym, pewnym i bezpiecznym tempie. Skosztujcie marsjańskich deserów lodowych i milkshake'ów z drogi mlecznej. Czekają na was również wspaniałe widowiska. Pokaz mody. Koncert na żywo. I skok nie z tego świata! Wykonany przez Poli! Bułka z masłem. Skoro goście już weszli, pójdę pomóc tacie. Byle szybko! Mnie nie pasuje ten odcień zieleni. Ale masz styl! Tata jest pewnie zbyt skromny, żeby wspomnieć, że jest najlepszym architektem w Littleton. Córciu? Tak, jego mózg jest bardzo mądry i ma go w głowie. Ale Dom Kultury to projekt bliski jego sercu. Witam, panie Pocket. Z tej strony zamieszanie. Znowu. Musimy pilnie porozmawiać o zachowaniu pańskiej córki. Do usłyszenia. Dobrze. Jest pewna rzecz, którą koniecznie muszę znaleźć. Czekajcie tutaj, aż wrócę. No i po naszym filmie rodzice na pewno dadzą mi szlaban. Dlaczego ze wszystkiego musi robić zamieszanie? Żegnam się z nadzieją na film Why Girls. Powiedziała, żebyśmy zostali w sali, ale nie wspomniała o żadnym zakazie zmniejszania się i wchodzenia do piórnika. Mini moc! Tak! Ale super! Jej, relaksastycznie! Mam nowy rekord! Najlepsza przerwa na świecie! Ach, bezproblemowe życie. Jest po prostu najlepsze. Zmieniłeś ustawienie głośników? Słyszę głośne basy. To Kroki! Wraca! Czekajcie tu. Co? Gdzie mogłam je zostawić? Maxi przemiana! Nie panikujcie, gdzieś was powiększę. Może nawet nie zauważy. Gdzie są Shani, Lila i Nikolas? Musieli
iść. Uczniom nie wolno bez pytania wychodzić z kozy. Dlatego poprosiłam bibliotekarkę, żeby pilnowała drzwi. I pilnowała! To właśnie ona ich zabrała. Powiedziała, że muszą wziąć udział w konkursie szybkiego czytania. Jeżeli się okaże, że to nieprawda, zadzwonię do twoich rodziców po raz trzeci. Po raz trzeci? Czy ty się w ogóle starasz? Mój rekord to 6. Muszę napić się wody z automatu. Proszę usiąść. Czas na prezentację z przyrody, więc proszę o ciszę. A zacznie Andre Anderson. Jak zwykle jestem pierwszy. Czujesz to? Pachnie tak, jakbym zabrała ci medalion. Ten komentarz nawet nie ma sensu. Według ciebie! Cierpliwości, mam po... Panno Pocket! Dinozaury, starożytny Egipt i wystawa kosmiczna? Wszystkie moje wymarzone atrakcje w jednym budynku! Pamiętajcie, mamy bardzo napięty grafik i w sumie niewiele czasu. A to dlatego, że ktoś ma bzika na punkcie wymarłych gatunków. W takim muzeum można się poczuć naprawdę wyjątkowo. Lub prehistorycznie. Co dalej na liście? Wystawa o starożytnym Egipcie. Kleopatra to niekwestionowana ikona mody. Nie zapominaj o grobowcach. A co powiecie na super bliskie spotkania trzeciego stopnia? Czy to znaczy, że potem pójdziemy na kosmiczny konwent? Molly? Tym razem przeszłaś samą siebie. O, wow, dzięki, to jest, nie do końca. Tak sobie pomyślałam, że przejdziemy do wersji mini i obejrzymy wszystko z bliska. Minimoc! To było ekstra! Wow! Widziałyście, jak szybko biegłam? Gdyby dało się załatwić taką lawę na boisku, byłabym niepokonana! Co się stało po... Polly, wiem, że teraz miała być epoka lodowcowa, ale... Chyba mogę się zgodzić na odstępstwo od planu ten jeden raz. Nie pisnę nikomu ani słówka. Kto by pomyślał, że planety mają takie piękne designerskie wzory? Pierścień Saturna jest bardzo inspirujący. Lila, a wiesz, że Saturn ma wiele pierścieni, a nie jeden? Dobrze, że wczoraj obejrzałam jednak ten dokument o kosmosie. Shani? Co zawsze chciałaś zrobić w kosmosie, ale jak na razie nie miałaś okazji? Zaśpiewać parę hitów i dzięki naddźwiękowym satelitom nawiązać kontakt z inną cywilizacją? W celu poważnych badań naukowych. Oczywiście. Jasne. A ta druga rzecz, czyli kosmiczny zbijak, jak w tym odcinku Ziomalek, o którym ciągle mówisz. Polly, uważaj! Pamiętasz, co opowiadali o Ikarze i Słońcu, co nie? Że był mistrzem latania i lubił przygodę? Próbuj dalej. Spokojnie, nie będziemy podlatywać blisko Słońca. Poza tym, to nawet nie za bardzo grzeje. No dobra, ale tylko chwilę, bo... Świetnie, gotowa! Oj.
Zepsułyśmy największą planetę w całym Układzie Słonecznym. Wyrzucą mnie, na bank wylecę z kosmicznego obozu. To nie koniec świata, okej? Okay? Naprawimy to. Wystarczy, że wymyślimy coś skutecznego. A Maxi, przemiana! Może być. Przestań, Poli, to na nic. Same tego nie naprawimy. Musimy komuś o tym powiedzieć. Mini Ziemia do Szani. Jak komuś o tym powiemy, dostaniemy szlaban na wieczność. O, trzeba było się ciebie słuchać, Szani. Chciałam po prostu, żebyś miała super wycieczkę po muzeum. Ale trochę mnie poniosło. Racja. Same tego nie naprawimy. Musimy się przyznać. Tak będzie najlepiej. Masz rację, Szani. Ale hej! Nawet jak dostaniemy wieczny szlaban, to przynajmniej przywrócimy równowagę we wszechświecie. My trochę nabroiłyśmy. I chciałybyśmy to naprawić. My dostałyśmy szlaban tylko na 2 tygodnie. Równowaga we wszechświecie została przywrócona. Dziś są moje urodziny. Juhu! Mam wiele rzeczy do zrobienia. Chcę upiec najlepsze urodzinowe ciasto na świecie. I chcę się ścigać dookoła parku z Szani, Nikolasem i Lilą. O, i dzisiaj w salonie gier można pograć za darmo. Nie, chwila. Tak właściwie to chciałabym dziś zaprosić wszystkich na lot helikopterem. Muszę tylko zainstalować nowe śmigło. Zobaczmy. Już wiem! Poproszę Lilę o pomoc. Jestem pewna, że w jej zapasach znajdziemy idealne śmigło. Szani! Nic ci nie jest? Bardzo przepraszam. Nie, wszystko gra, nie przejmuj się. Tak w ogóle wszystkiego najlepszego. Dzięki. Nie mogę się doczekać świętowania ze wszystkimi. Nie, zostaw. Ja się tym zajmę. Wybacz, ale jestem trochę zajęta. Muszę skończyć projekt naukowy. Poświętujemy innym razem. Pa! No, dobrze. Pa. Hej, Lila! Właśnie cię szukałam. Czy pomożesz mi znaleźć śmigło do helikoptera? Chciałabym was zabrać w podróż z okazji moich Przepraszam, Poli. Jestem dziś naprawdę bardzo zabiegana. Zobaczymy się później. I wszystkiego dobrego! Dzięki. O, dlaczego nikt nie ma dzisiaj czasu? Cóż, nici z lotu helikopterem. Ale może Nikolas jest w skateparku? Na pewno będzie chciał się pościgać. Hej, solenizantko! Nikolas, czekaj! Chciałam się z tobą pościgać. Wybacz, śpieszę się, muszę lecieć. Złapiemy się później. Nie mogę uwierzyć, że nie mogą ze mną świętować. Może spróbuję czegoś nowego. Mini moc! Woohoo!
moi przyjaciele nie wiedzą, co tracą. Na dzisiaj już starczy. Właściwie, może przejadę się do tego salonu gier na dzisiejsze wydarzenie. O, wow! Wygląda wspaniale. No to zobaczmy. Maxi Przemiana! Wszystkiego najlepszego, Polly! Wow! To jest cudowne! Wielkie dzięki! Nie spodziewałaś się takiej niespodzianki, prawda? No dobra! Czas rozkręcić tę imprezkę! Sami zrobiliśmy ciasto. Wygląda przepysznie. Tak się bałam, że odkryjesz nasz plan, kiedy wcześniej przypadkiem na siebie wpadłyśmy. Na szczęście nie zauważyłaś świeczek, które wypadły z torby. Dobra, Polly. Czas na życzenie. Niczego nie muszę sobie dzisiaj życzyć. Już mam najlepszych przyjaciół na świecie. Zdmuchnijmy te świeczki wszyscy razem. 3, 2, 1... Wszystkiego najlepszego, Polly! Tak się cieszę, że idziemy po psiaki na półroczne urodziny brzoskwinki. Nigdy nie świętowałam półrocznych urodzin. Czy są zabawne tylko w połowie? Raczej podwójnie zabawne. Usłyszałaś to? Nie, ale jestem przygotowana. O, chyba nie są gotowe na imprezę. Panuje tu straszny chałmider. Zgadzam się. Nie o taką niespodziankę nam chodziło. Dobra, nie panikujmy. O. Mam pewien pomysł. Łap za grzebień i jeszcze raz dmuchnij w gwizdek. Wskakuj! Super! No chodź! Już! Teraz wszyscy wyglądają z grubsza przyzwoicie! Szybko nam poszło! Uda nam się zdążyć na plac zabaw przed brzoskwinką! Zdążyłyśmy! Z trudem! Szybko schowajmy się! Nie mogę się doczekać lodu! Racja! Dla ciebie waniliowe! Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego dla najwspanialszej, najcudowniejszej i najsłodszej psiny na świecie! Czas na imprezę w psim stylu! To była świetna zabawa, ale dla mnie już czas na drzemkę. Zgadzam się. I na ciepłą kąpiel z bąbelkami. A nawet kilka bąbelkowych kąpieli. Widocznie podwójna zabawa to podwójny bałagan.